Niech nam żyje 100 lat, niech nam żyje 100 lat. Kasiu, Kasiu, wstawaj, dzisiaj twoje urodziny! Ojej, mamo, jak miło, że pamiętałaś. Z taką pobudką dzień będzie naprawdę superowy. Kasiu, mam dla ciebie prezent, proszę, na dobry początek dnia. O rany, mamo, ale nie musiałaś. Przecież wiem, że nie mamy zbyt dużo pieniążków. Co ty wymyśliłaś? Ojej, jaka słodka maskotka! Nie, Kasiu, nie przejmuj się. Kupiona naprawdę za kilka złotych, ale mam nadzieję, że ci się podoba. Przygotuj się, dzisiaj czeka cię dzień pełen wrażeń. Dzień urodzinowy! Niech nam żyje 100 lat! Jessica! Jessica, wstawaj, bo nie mam siły dźwigać tych prezentów! Wstawaj, masz dzisiaj urodziny! A, moje urodziny! Moje urodziny! Prezenty, prezenty, najlepsze restauracje, najlepsze miejsca! Co to, mamo? Ile ty masz tych prezentów? Mamo, 5? Tak, tyle udało mi się kupić wspaniałych 5 rzeczy. Mamo, w zeszłym roku było 6 prezentów! W tym roku powinno być 7! Już nie jestem niezadowolona! Co ty wymyśliłaś? Co to za prezenty? Ale że się zapakowała w jakieś kolorowe papiery! Oj, Jessica, uśmiechnij się, to są twoje urodziny! Ale za mało prezentów! O, czekoladki, zjem sobie, poprawi mi się humor. A tutaj? Lampka. A no, może być, nawet udało ci się trafić z gustem. Tutaj świeczka, o, też coś, co lubię. Kwiaty, kwiaty, a co ja mam zrobić z kwiatami, mamo? Nie lubię ich. Maskotka? Maskotka jest dobra dla małych dzieci! Jessica, ty to jak zwykle wymyślasz, ale przygotuj się, dzisiaj czeka cię dzień pełen wrażeń. Mamo, ale nie musimy iść do galerii, ja nie chcę żadnych nowych prezentów. Po co wydawać na to pieniądze? Oj, Kasiu, chciałam ci zrobić przyjemność. Chociaż sprawdzimy, może jest jakaś promocja, może jest jakaś wyprzedaż. O wow, kamerka! Taką bym chciała, mogłabym rozmawiać z Gośką i byśmy się widziały. O, iPad! Przydałby mi się do nauki! Wiesz co, Kasiu, to wszystko jest tutaj bardzo drogie. Kosztuje po kilka tysięcy. Wiesz co, pooglądaj sobie rzeczy, ale niestety nie uda mi się chyba niczego kupić. Przepraszam, czy jest możliwość kupienia czegokolwiek na raty? Niestety nie mam takiej gotówki. Nie jestem w stanie. Przepraszam, ale się zestresowałam. Nie no, spoko, ale niestety nie ma opcji na raty. Proszę uzbierać pieniądze i przyjść innym razem. Fajne te wszystkie rzeczy, mamo, ale naprawdę ja nie potrzebuję takich prezentów. Proszę poczekać, jest promocja. Promocja na hulajnogi. Kosztują dosłownie 50 zł. Może pani starczy? Zawsze marzyłam o hulajnodze, mamo. Mamo, to spełnienie moich marzeń. Za taką cenę mogę to zabrać. Proszę, Kasiu, to dla ciebie. O, urodziny, urodziny, to wszystkiego najlepszego. Wow, jaka piękna ta hulajnoga. Dziękuję, mamo. Ale super, tylko muszę się teraz nauczyć na tym jeździć. Mamo, ale obiecałaś mi, że będę mogła wziąć co tylko będę chciała. W takim razie, co by tutaj wybrać? Nowy telefon, iPhone'a, iPada czy też komputer? A, dzień dobry. Polecam hulajnogi, są w przecenie. Hulajnogę? Proszę cię, nie jestem dzieckiem. Proszę cię, w przecenie? Nas stać na lepsze prezenty. O tak, zgadza się. Córka ma dzisiaj urodziny i pozwoliła mi kupić co tylko zechce. O, bardzo fajnie. Tylko żeby tyle pieniędzy wydawać? Dziwne. No to jestem gotowa. Bierzemy sobie laptopa. O, jaki piękny różowiutki. Idealnie do mnie pasuje. Teraz czas wybrać telefon. Nowy iPhone. Ten wygląda fajnie. Tylko żebym chciała od razu jakiegoś w obudowie. Może taki czerwony. U, fajne gierki, fajne melodyjki. Pasuje do mnie. O, ten w kształcie żaby. Ale czadowy. O, ten żółty w kształcie... kotka? Czy też pieska? Tak, ten jest idealny. Co jeszcze tu mamy? iPada. O tak, mamo, wybieram. Laptopa, iPada i telefon. Naprawdę? Potrzebujesz to wszystko? Ile za to płacę? O, razem to będzie 13 tysięcy. Daj spokój, mamo, super cena. Dobrze, bierzemy to. Mamo, restauracja? Ta najlepsza w mieście, taka wykwintna? Mamo, chyba nie będziemy tutaj jadły. A wiesz co, kochana? Mój znajomy pracuje na zmywaku. Powiedział, że jest w stanie nam dać coś pysznego do jedzenia. W
Tylko jest problem, bo musimy wejść inną stroną, nie głównym wejściem. No i co? Jesteś gotowa, kochanie? Tak, mamusiu. Kocham tę restaurację. Najbardziej ekskluzywna, najlepsze jedzenie. A zatem siadaj, Jessica. Oto specjalna kolacja urodzinowa dla ciebie. Zamówimy, co tylko będziesz chciała. Najdroższe dania. W takim razie od razu sobie sięgnę z bufetu, tutaj przepyszne słodycze, uwielbiam tę babeczkę, o, jest bardzo wykwintna. Mama, a co ty tam jeszcze jesz? Och, najlepsza tarta, najlepsze pomidory, tutaj mamy jeszcze z menu degustacyjnego, o, przepyszne lody. Mamo, zjemy wszystko. Zapłacimy majątek, ale jest pyszne. Kelner, kelner, bardzo prosimy o przyniesienie najdroższego szampana, urodzinowego dla mnie. O tak, już się robi. Nie ma sprawy, najdroższy szampan. Najdroższy musujący za kilka tysięcy. Już się robi, moje drogie panie, proszę bardzo. Postawię to tutaj, musi się jeszcze porządnie schłodzić. Mamo, gdzie my jesteśmy? Przy śmietniku? Mamo, co ty wymyśliłaś? No mówiłam ci, że o, właśnie mój znajomy tutaj pracuje na zmywaku. Siema, Kamil. Cześć, pamiętasz? Mówiłam ci, że moja córka ma dzisiaj urodziny. Powiedziałeś, że coś uda ci się załatwić. A, witaj. O, wszystkiego najlepszego, Kasiu. O, niestety wszystkie miejsca w restauracji zajęte, a poza tym jest tu bardzo drogo. Ale poczekajcie, poczekajcie. Tutaj w restauracji wyrzucają mnóstwo jedzenia i uwierzcie, naprawdę dobre rzeczy. Nie uwierzycie, ale ktoś nie odebrał pizzy. I uwierzcie, że ona byłaby do wyrzucenia, ale ta pizza jest dobra, przepyszna. No to ile za to płacimy? Nic nie płacicie, dajcie spokój, to wszystko jest za darmo. Życzę wam zatem smacznego. Bierzcie pizzę i bawcie się dobrze, dziewczyny. Ale super, mamo. Faktycznie, tu w środku jest pizza. O, i to z jakimi dodatkami? Kasia, uwierzysz, że to wszystko za darmo? Za darmo twoje urodziny. Ups, mamo. Zjadłam coś z papryczką chili. Biedna Kaśka, a co ty tutaj robisz? O, Jessica, cześć. Cześć, cześć. No, przyszłam do parku rozrywki. Mama mnie zabrała na urodziny. Też masz dzisiaj urodziny? Ej, sąsiadko, nie miałam pojęcia, że moja biedaczka urodziła się tego samego dnia, co ja. I co dostałaś? Bo ja telefon, iPada, rano 5 prezentów. Naprawdę ten dzień jest super. Wydałyśmy już z mamą kilka tysięcy. Nie, ja byłam na jakiejś pizzy i dostałam jedną maskotkę. Pizza? O, matka by cię wzięła do jakiejś ekskluzywnej restauracji. A co ty tutaj robisz w parku rozrywki? Biedaczko, chyba nie stać cię na to, daję na zabawę na cały wieczór. Ja przyszłam do moich przyjaciół. Z nimi będę spędzać teraz moje urodziny. Aha, okej. Okay. A ty z kim będziesz je spędzać? Ja sama. Sama, ale tak lubię. Sama będę jeździć na wszystkich atrakcjach. O, przez cały dzień świetnie się bawiłam, a teraz... Sama będę w parku? Też będzie fajnie. Wydam wszystkie pieniądze na każdą atrakcję. Każda atrakcja będzie moja. Poszybko, szybko, szybko, poszybuję do góry. Wow, ale super. A, głupia i biedna Kaśka na pewno nie będzie się bawić tak dobrze jak ja. Do tego jeszcze kilka maskotek. Wszystko sobie kupię. I wszystko zjem. Najlepszego burgera. Do tego jeszcze jakiś popcorn. W końcu stać mnie na każdą rzecz tutaj. Biedna Jessica. Ale co tam, ja spędzę ten dzień z przyjaciółmi. Wolę wydać mniej pieniędzy, ale mieć przyjaciół obok siebie. A gdzie oni są? Tadam, niespodzianka, Kaśka, wszystkiego najlepszego. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Cały wieczór w parku rozrywki. Tylko my, najlepsza paczka przyjaciół. A wiecie co najlepsze? Że mam kartę wejścia na każdą atrakcję. Wygrałam ją w konkursie, więc możemy się bawić do białego rana, gdzie tylko zechcemy. Och, dzięki wielkie, dzięki wielkie. Przyjaciele to najlepszy dar i nic tego nie przebije. Żadne prezenty ani pieniądze. Chodźmy się bawić do białego rana.